Ostrożnie, 500, a 800+, darmowe przejazdy autostradami, nawet tymi prywatnymi, a także bezpłatne leki dla niepełnoletnich osób i seniorów powyżej 65 roku życia. Takie obietnice wyborcze złożył podczas niedzielnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński. Jeżeli takie obietnice, jakie zapewnił i będą, no to dobrze, ale na nim się nie ma się co spodziewać, więc nie wiem, co będzie z tego. Jest takie dobre polskie powiedzenie. No, obiecywać to on może coś przynajmniej, tym bardziej, że próbuje to robić za moje pieniądze. Jakby to było prawdą, no to my, słabo zarabiające emerytki, proszę, ale nie wierzymy. Na pewno to 800+ jest uzasadnione ze względu na inflację. Więc jeżeli państwo rewaloryzuje te świadczenia, no to jest słuszne, jest to dźwignięcie tego w górę. Wyścig wyborczych obietnic dopiero się zaczyna, a już widać, że będzie opierał się głównie na wydawaniu pieniędzy z budżetu państwa. To są te konkrety, ale czy to są ostatnie konkrety na te wybory? Nie, proszę państwa. Przed nami jeszcze takie spotkania. To ostatnie we wrześniu. Będziemy mieli jeszcze różne propozycje. Różne propozycje dla Polaków. Oczywiście podstawą, jeszcze raz powtarzam, jest gospodarka. Podstawą jest gospodarka i jej zasadnicze unowocześnienie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w swoim wystąpieniu podkreślał, że rząd liczy na to, że w przyszłym roku inflacja nie będzie już tak wysoka, a tym samym ten zastrzyk finansowy nie będzie groził powrotem do tendencji inflacyjnych. Na ten temat inne zdanie mają jednak ekonomiści. Pytanie jest, czy ważniejsze jest to, żebyśmy z tą inflacją zeszli w miarę szybko i wszyscy, bez względu na to, czy dzieci mamy, czy nie, odczuli korzyści z tego wynikające, czy też dalej utrzymywać dość wysoką inflację, a jednocześnie promować tylko tych, którzy w tym przypadku spełniają kryteria tej dzietności. To bardzo poważna kwestia również po stronie całościowych wydatków budżetu naszego państwa. A te są niemałe, bo według wyliczeń utrzymanie programu 500+ obecnie kosztuje około 40 miliardów złotych rocznie. Po podwyżce kwota ta będzie wyższa o około 25 miliardów złotych. Ile miałoby kosztować zwolnienie z opłat za autostrady i leki, na razie nikt jeszcze nie policzył. Rozpoczyna się rewitalizacja zabytkowej elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu. W tej chwili nowy inwestor zaczyna prace związane z zabezpieczeniem dachu wieży wodno-zegarowej. To są prace, które nakazał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. I te prace są prowadzone w uzgodnieniu właśnie ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków według zaakceptowanego projektu budowlanego i zaakceptowanego harmonogramu. Remont wieży wodno-zegarowej ma potrwać około 2-3 miesięcy. Kolejne prace będą postępowały w zakresie już powiedzmy szerszym, natomiast związanym już to będzie z powstaniem dokumentacji i tak dalej, szerszym zakresem. Jesteśmy na etapie powstawania dokumentacji projektowej i szukania finansowania dla tego przedsięwzięcia. Właścicielem elektrociepłowni Szombierki od sierpnia 2022 roku jest grupa Arche. Ta ma w planach przeznaczyć obiekt na różne cele – edukacyjne, kulturalne i gastronomiczne. Co jednak najważniejsze, EC Szombierki zostanie obiektem postindustrialnym i ogólnodostępnym dla wszystkich. My wchodzimy tam, gdzie już nikt nie wejdzie. Porzucone całkowicie i tam. I okazuje się, że można. I można na tym pieniądze zarabiać. I nawet dobre pieniądze. A jeżeli tak dużo obiektów straciliśmy, to jest produkt zostaje niszowy. My bardzo mało nam zostanie tego sakrum, jakby tych wartości, które były przed nami. Bo niewiele zabrakło, a taki właśnie los spotkałby elektrociepłownię Szombierki. Poprzedni właściciel, spółka Rezonator, która kupiła obiekt od firmy Fortum w 2016 roku za nieco ponad 800 tysięcy złotych, nie zrobiła z nim nic. Ten podmiot powstaje 2 tygodnie wcześniej z kapitałem założycielskim symbolicznym, że tak powiem. No i faktycznie za grosze, bo chyba tak muszę to określić, no za grosze, wykupuje ogromny obiekt z ogromnymi terenami.
Później ten obieg jest rozgrabiany systematycznie z roku na rok. Już w ostatniej fazie łącznie z kostką granitową, no naprawdę ogromna dewastacja. Zmienia się władza, no jest oczywiście cała akcja różnego rodzaju działania, łącznie z działaniami prokuratorskimi. Teraz jest nadzieja, że najgorsze już za elektrociepłownią Sząbierki, choć do pełnego sukcesu droga jest jeszcze daleka. Ulica Mariacka w Katowicach, czyli najpopularniejsze imprezowe miejsce na mapie województwa, z tej strony wygląda nieźle. Gorzej jak się zajrzy na jej zaplecze, czyli tylną Mariacką. Tak wygląda tylna Mariacka w niedzielę po południu. Odpady walają się po ulicy. Ten problem trwa już od kilku lat. Są muchy, są gołębie, martwe nawet gdzieś tu, szczury. Pisałam już do Straży Miejskiej, do MPGK, prosiłam o pomoc. No mówią, że nie są w stanie z tym zrobić. Nie wiadomo do kogo jest, teren należy, chyba do miasta, ale jest problem. Ja już przesuwam te wszystkie śmietniki na tamtą, drugą stronę ulicy, żeby tu mi te muchy nie latały i gołębie. Skąd takie składowisko śmieci w samym centrum Katowic? Od dawna był tu problem z odpadami, ale sytuację pogorszyła przebudowa ulicy Dworcowej. Jest problem taki, że jak Dworcową wyremontowali, to wszystkie kosze na śmieci z Dworcowej są tutaj. A na Dworcowej już jest dużo lokali i wciąż ich przybywa, dlatego przybywa też śmieci. Tylko w styczniu Straż Miejska interweniowała w tym miejscu 31 razy. Jest podjętych kilkadziesiąt interwencji w wyniku pracy własnej strażników miejskich, czyli podczas normalnego patrolowania śródmieścia i pracy naszych dzielnicowych w tym rejonie. To są również informacje przekazywane od operatorów katowickiego monitoringu. Ten system też jest wykorzystywany, bo po prostu kamera zarejestruje pewne nieprawidłowości. No jest przekazywana informacja do odpowiedniej komórki. Przeprowadzono też kontrolę umów na wywóz odpadów zawartych przez działających tu przedsiębiorców. Tylko w jednym przypadku okazało się, że coś jest nie tak. Jednak jeden z radnych uważa, że nieprawidłowości jest więcej. Firmy najwyraźniej na wywozie odpadów oszczędzają. Deklaruje tygodniowe zużycie na około 1000 litrów. Ja, będąc bardzo oszczędnym, skrupulatnym, jeżeli chodzi o segregację śmieci, generuję tych odpadów w trzyosobowym gospodarstwie około 240 litrów. Więc jeżeli ktoś przyjmuje około 100, 200, 300 klientów, no nie jest możliwym, aby te 1000 litrów generował, tylko tych śmieci musi generować więcej. Służby porządkowe w weekend nie pracują, a odpady z tylnej Mariacki wywieziono interwencyjnie dzień wcześniej niż zwykle, po opublikowaniu filmu w internecie. Śmieci nie powinny tam zalegać w weekend. W poniedziałek powinny zostać wystawione, natomiast no, tak jak powiedziałam, pamiętajmy, że to jest bardzo specyficzne miejsce, tam nie ma fizycznie miejsca, żeby też często te pojemniki ustawiać. Ta ulica na tyłach tłumnie odwiedzanej Mariackiej była też do niedawna jednym wielkim placem budowy. Piętrowe maszyny parkingowe już tu wyrosły, ale brakuje ważnego elementu. Pod koniec kwietnia została podpisana umowa z wykonawcą na budowę kompleksu pojemników, który tam stanie. Będzie to kilkunastometrowy kompleks, kilkunastu pojemników, dzięki czemu te odpady po prostu znajdą swoje miejsce. To ma rozwiązać problem, ale czy tak będzie, okaże się dopiero pod koniec tego roku. Wtedy śmieci zostaną zamknięte w takich pojemnikach, a gospodarowanie odpadami ma być bardziej ucywilizowane. Nie wszyscy wiedzą, że równie ważne co 9 miesięcy ciąży są pierwsze sekundy tuż po narodzinach dziecka. Trwa tydzień godnego porodu, w trakcie którego oddziały położnicze organizują warsztaty dla przyszłych rodziców. Ci mogą dowiedzieć się, jak ważny jest pierwszy kontakt z noworodkiem, choć na razie tylko na lalkach. Myślę, że to spotkanie, które było wcześniej, bardzo fajnie podkreśliło, co jest ważne, czyli ten nieprzerwany kontakt skóra do skóry, też takie wsparcie w tym czasie i po prostu bycie z nami i tak patrzenie na nasze potrzeby. To jest moje pierwsze spotkanie z tu pani bardzo fajnie o tym opowiadała, więc to, co się dzisiaj dowiedziałem, no to, że jest to po prostu tak bardzo ważne i żeby być zupełnie naturalnym, w 100% po prostu rozluźnić się, usiąść i być tym, kim się jest, nie psikać się żadnym ładnie pachnącym dezodorantem, nie mieć jakiejś biżuterii, po prostu żeby dziecko od razu wiedziało, że przychodzi do tego, kim jestem. Położenie noworodka na nagim ciele mamy zaraz po porodzie to korzyści nie tylko dla dziecka, ale również dla niej. Wciąż niewiele kobiet ma świadomość, że pierwsze 2 godziny po przyjściu noworodka na świat są bardzo istotne.
Praktyka ta ułatwia karmienie piersią i uruchamia wiele procesów odpowiedzialnych za odporność dziecka. Te kilka pierwszych kropel siary tego pierwszego pokarmu to jest znowu działanie przeciwinfekcyjne, to jest też uruchomienie enzymów trawiennych, to jest wspomożenie wzrostu kosmków jelitowych. To są bardzo ważne rzeczy, a dla mamy w kontakcie skóra do skóry uruchamia się znowu wyrzut oksytocyny, która oczywiście, że działała w porodzie, wyzwalała czynność skurczową, ale tutaj ta oksytocyna nadal nam jest potrzebna. Po to, żeby obkurczała się nadal po porodzie macica i zapobiega to krwotokom poporodowym. Kontakt skóra do skóry został zapisany w standardzie organizacyjnym opieki okołoporodowej i placówki zobowiązane są do jego zapewnienia. Położne podkreślają, że bez względu na to, czy poród odbywa się naturalnie, czy przez cesarskie cięcie, kobiecie nie można tego odmówić, o ile nie istnieją medyczne przeciwwskazania. W takich sytuacjach kangurowanie przyjmuje tata. Przed porodem kobieta ma prawo sporządzić plan swojego porodu i przekazać go zespołowi medycznemu. Chcielibyśmy zachęcić wszystkie panie, które planują ciążę, które są w ciąży, do odwiedzania naszego oddziału codziennie, a w piątek planujemy taki wielki finał, gdzie powiemy więcej o tym kontakcie poporodowym. Pokażemy prezentację specjalistek Fundacji Rodzić po Ludzku, gdzie panie będą mogły poznać swoje prawa, będą mogły dowiedzieć się więcej, co mogą, jak wygląda ten kontakt po porodzie. Też bardzo chciałabym pokazać, jak to wygląda u nas, jak to wygląda po cesarskim cięciu, bo to jest zawsze troszkę inaczej. Przyszłe mamy będą mogły również wziąć udział w warsztatach z pielęgnacji noworodka, karmienia piersią czy udzielania pierwszej pomocy, ale też porozmawiać z fizjoterapeutą i neurologopedą. Maksymilian Podlejski z Czerwionki Leszczyn ma 17 lat i cierpi na nieuleczalną chorobę genetyczną przypominającą w objawach Alzheimera. I choć walka z jej postępami jest trudna, wciąż można spowolnić występowanie objawów. Leczenie jednak przerasta możliwości finansowe rodziców nastolatka. Miesięcznie potrzebujemy 15 tysięcy złotych na samo lekarstwo dla Maksa, plus koszty rehabilitacji, jest też jakieś 1000 zł miesięcznie. Dlatego w pomoc angażują się mieszkańcy, którzy w miniony weekend licznie zgromadzili się w Czerwionce Leszczynach, gdzie Fundacja TVS zorganizowała charytatywny Dzień Rodziny. Na uczestników wydarzenia czekało wiele atrakcji, a cały dochód z imprezy przeznaczony zostanie na rehabilitację Maksa. Mnie najbardziej urzekł chyba arsenał Maksa, bo Maks bardzo interesuje się militariami i tam naprawdę ogromne kolejki do żołnierzy, aby z nimi porozmawiać, aby z nimi sobie zrobić zdjęcie, aby zobaczyć, jak wygląda granat. Fundacja jest zawsze tam, gdzie coś się dzieje, a zwłaszcza coś, gdzie możemy komuś pomagać. Tutaj jest taki szczytny cel, pomagamy na Maksa, dla Maksa, także nie wyobrażalibyśmy sobie, żeby nas tutaj nie było. Podczas Dnia Rodziny pojawili się również przyjaciele, którzy Maksowi pomagają od wielu lat. To nie tylko służby mundurowe, ale też stowarzyszenia i przedsiębiorcy. Co roku pomagamy Maksowi zdobywać mu środki na jego leczenie. Prowadzimy ogólnie animacje dla dzieci i uczymy, czy ja uczę z moją ekipą dzieci, na czym polega pomoc jako wolontariusz. Maksymilian mimo trudów związanych z chorobą nie poddaje się i każdego dnia dzielnie walczy z przeciwnościami.